pojawił się nowy projekt dotyczący rolnictwa. Projekt, w którym PiS, nie ma niespodzianki, literalnie łamie swoje zapowiedzi. To nie z 2015, ale z grudnia poprzedniego roku. W grudniu poprzedniego roku minister Kowalczyk zapowiedział, że wyeliminują przepisy, które umożliwiają odbieranie zwierząt z hodowli. Przepisy, które nie mają nic wspólnego w ogóle z cywilizowanym państwem. To jest nie do uwierzenia, że obecnie w naszym państwie, to jest dziedzictwo Platformy Obywatelskiej, obowiązuje takie przepisy, że organizacja społeczna, która nie reprezentuje w ogóle państwa, może wejść na hodowlę, powiedzieć, że zdrowie jakiegoś zwierzęcia jest zagrożone, a każdy hodowca wie, że na dużej hodowli zawsze zdrowie jakiegoś zwierzęcia jest zagrożone, bo zawsze w jakiejś populacji, nawet no, jak byłem na hodowlach, oglądam, jak to wygląda, jest takie miejsce, które jest takim hodowlanym szpitalem, więc jak jest jakiś cwany przedstawiciel organizacji, która się specjalizuje w odbieraniu zwierząt, to nawet wie, gdzie swoje kroki kierować, żeby znaleźć dokumentację i dowody na to, że zdrowie zwierzęcia jest zagrożone. Więc jak zdrowie zwierzęcia jest zagrożone, to po prostu można to zwierzę odebrać pod pretekstem takim, że tam się niby ktoś nim źle opiekuje. Nie kwestionujemy, że istnieją czasem patologiczne przypadki, ale normalny hodowca zarabia na tym, że zwierzęta są dorodne i się rozmnażają, a nie na tym, że zdychają w cierpieniu. I wracając do projektu, projekt, który się pojawił, ja to nazywam, że to jest nowa piątka dla zwierząt, czy nowa piątka przeciw rolnikom, on miał zlikwidować te przepisy, a on je tylko doszczegóławia. On wręcz, można by powiedzieć, rozbudowuje przepisy o odbieraniu zwierząt, formalizując to na przykład, że gospodarz, któremu zwierzęta zostaną odebrane, będzie musiał jeszcze pokryć koszty tego wszystkiego, jeżeli sąd go tam skaże za to, że te zwierzęta mu zabrali. No naprawdę kuriozalne przepisy, ale ktoś powie, no dobra, zwierzęta odbierają, okej, no to są organizacje, które zajmują się zwierzętami, czy tu się przejmować. Jest jeszcze druga część tej ustawy, która jest jeszcze bardziej nie do uwierzenia i literalnie moim zdaniem jest już po myśli Jarosława Kaczyńskiego i tej jego takiej swego rodzaju szczególnej obsesji prozwierzęcej. Mianowicie to jest uderzenie w sektor mięsny, w ubojnie i w przetwórstwo mięsa. Mianowicie wprowadzają przepisy zmuszające do monitoringu 365 dni w roku wszystkich ubojni, wszystkich miejsc rozładunku zwierząt i wszystkich miejsc, gdzie te zwierzęta są zabijane. No i pytanie po co? Ta ustawa na to nie odpowiada, ale możemy się domyślić. Jeżeli ktoś chce w Polsce ograniczyć spożycie mięsa, jeżeli ktoś chce w Polsce uderzyć w sektor mięsny, a przypomnijmy, że piątka dla zwierząt uderzyła w sektor mięsny, w eksport mięsa, gdzie duża część polskiego mięsa idzie na eksport z certyfikatami uboju rytualnego, między innymi na rynki muzułmańskie, no to jeżeli chciałbym w to uderzyć, to właśnie bym coś takiego robił, tak? Obowiązek nagrywania tego wszystkiego, później być może przeciek do mediów i podstawa do tego, żeby na przykład to próbować po raz kolejny delegalizować. Tam są jeszcze absurdalne, kompletnie absurdalne przepisy nakazujące rejestrację jako zakład produkcji drobiu każde gospodarstwo, gdzie jest chociaż jedna kura, gęś albo kaczka. Czyli widzimy, że to idzie zawsze w tym samym kierunku. Nakłada się na całą branżę jakieś regulacje, które jeszcze są do udźwignięcia przez duże firmy. Duża firma może się zarejestrować, a które są zupełnie niepotrzebnym, biurokratycznym obciążeniem dla takich najmniejszych hodowców. I to największy problem będzie wtedy, jeżeli trafimy znowu na jakiś kryzys, nie wiem, jakąś wojnę, jakiegoś wirusa, jakieś zamknięcie granic, przecięcie łańcuchów dostaw, bo w tym momencie polska wieś jest samowystarczalna. Ale jak się ludzie dowiedzą, że muszą rejestrować każdą kurę, to im się wielu się odechce po prostu. Znaczy, to już następuje niestety. Liczba gospodarstw z każdym rokiem się zmniejsza. Jakby ten wolumen produkcji trzody chlewnej znacząco zmniejszył się w okresie rządów PiS-u. Część gospodarzy wycofuje się z hodowli bydła, bo im się też to nie opłaca i tak dalej, i tak dalej. Długo by można o tym mówić. Jeżeli chodzi o te przepisy o tym ewidencjonowaniu tych zakładów hodowli drobiu, to też jest kuriozalne, bo oni twierdzą, że niby w tej chwili te przepisy wycofują, a nasi prawnicy to przeanalizowali i jakby z oceny naszych prawników wynika, że oni w ogóle tego nie wycofują. No to wszystko jeszcze nakłada się nieuczciwa konkurencja związana z napływem płodów rolnych czy z hodowli z Ukrainy, gdzie mamy ewidentnie konkurencyjną produkcję. Polski rolnik, polski hodowca musi spełnić wszystkie wyśrubowane normy unijne. Jednocześnie ta sama Unia przy radosnym poparciu rządu Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski i wszystkich sił opozycyjnych poza nami zdecydowało o całkowitym otwarciu rynku bez żadnych zasad i zalaniu naszego rynku wszystkim z Ukrainy. No to jest sytuacja samobójstwa gospodarczego, które odbywa się na raty i my to w tej chwili oglądamy.
nie myślcie, że tam chodzi o coś innego niż zwyczajny biznes. Nie chodzi o żadną chęć pomocy Ukrainie, bo jak mi ludzie z tej branży donoszą, te całe zboże i to wszystko, co idzie do nas bez żadnych ograniczeń z Ukrainy, to na tym wcale Ukraińcy nie zarabiają, bo właścicielami tych firm to jest kapitał niemiecki, duński, holenderski i większość zysku z tego i tak idzie na Zachód, a Polacy na tym tracą.